Sezon narciarski trwa. Chciałbym tylko przypomnieć każdemu narciarzowi czy snowboardziście o tym, że obowiązuje w górach dekalog narciarski, czyli takie 10 przykazań zachowania się w górach, zachowania się na stoku. Pierwszym z tych przykazań jest niestwarzanie niebezpieczeństwa dla innych, czyli po prostu trzeba się zachowywać tak w górach, pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami. Są inni użytkownicy, na których trzeba po prostu uważać. Druga sprawa, trzeba dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności przede wszystkim, do warunków na stoku, czyli do warunków i pogodowych, i śniegowych, ale też do widoczności na stoku. Kolejna sprawa to wybór kierunku jazdy. Jeżeli się poruszamy w dół, wiadomo, zjeżdżamy z góry, trzeba patrzeć na osoby, które się znajdują poniżej. Osoby, które są niżej albo które są przed nami, one mają pierwszeństwo, ponieważ one nie widzą nas, one nie wiedzą, co my zrobimy, to my mamy na te osoby uważać i to my po prostu powinniśmy wtedy na te osoby niżej albo przed nami zwracać uwagę. Wyprzedzanie. Wyprzedzanie należy. Wyprzedzanie czy omijanie po prostu muszą być tak zrobione, musi być ten manewr, aby obok osoby wyprzedzanej czy omijanej po prostu przejeżdżać z dużym zapasem odległości, ponieważ nie wiemy, co ta osoba zrobi. Ona może nagle ruszyć, może nagle skręcić, dlatego po prostu nie możemy omijać jej zbyt blisko. Jeżeli włączamy się do ruchu, czyli staliśmy gdzieś z boku trasy i mamy zamiar się włączyć do ruchu, musimy po prostu spojrzeć w górę i w dół, czy ktoś nie nadjeżdża, żebyśmy tą osobę, która zjeżdża z góry, żebyśmy przepuścili tą osobę. Tak samo osoba, która idzie na dole, musimy po prostu ruszając też mieć świadomość tego, co ta osoba może zrobić. Jeżeli musimy się na trasie w wyciągu zatrzymać, kolejny punkt. Należy to robić z boku trasy albo wręcz poza trasą. Na pewno nie można tego robić na jakichś przewężeniach trasy, na miejscach, gdzie jesteśmy niewidoczni, czyli za jakąś górką, za ostrym zakrętem. Unikajmy po prostu takich sytuacji, żeby stawać na środku stoku, bo to może stwarzać niebezpieczeństwo dla innych. Kolejna sprawa, jeżeli musimy podejść gdzieś pod stok albo zejść ze stoku z nartami pod pachą, no to róbmy to też z boku trasy, nie środkiem trasy, tylko róbmy to z boku albo wręcz poza trasą. Podobnie jak w poprzednim punkcie, musi być to w takim miejscu robione, żebyśmy nie stwarzali niebezpieczeństwa i zagrożenia dla innych. W górach są umieszczone przeróżne znaki ostrzegawcze, których powinniśmy przestrzegać, tak jak na drodze. Jeżeli jest napisane, że trasa jest zamknięta, to nie pchajmy się tam, bo no ona jest zamknięta z jakiegoś powodu. Jeżeli jest zagrożenie lawinowe, to też musimy unikać takich miejsc albo po prostu stosować się do dalszych wytycznych, jakichś, które są na znakach drogowych, na znakach narciarskich. Oczywiście są przeróżne trasy, od zielonej do czarnej. Wybierajmy takie trasy, które są, uważamy, że dla nas zastosowane, żebyśmy sobie na nich poradzili. Jeden z ostatnich punktów to wypadki narciarskie. Jeżeli widzimy wypadek, widzimy osobę poszkodowaną, należy takiej osobie udzielić pomocy. Należy wezwać odpowiednie służby ratownicze, zabezpieczyć ten miejsce wypadku, tak żeby inne osoby tam nie wjechały i udzielić takiej pomocy, jaką tylko możemy. Jeżeli już w takim wypadku uczestniczyliśmy albo byliśmy świadkami, to należy mieć świadomość taką, że jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni za przekazanie swoich danych i udzielenie informacji, jak do tego wypadku doszło, bo to jest bardzo istotne przy wszelkich sporach potem, jeżeli chodzi o odszkodowanie, ustalenie zasad odszkodowania, wypłaty odszkodowania czy ustalenia przyczyny wypadku. Dlatego osoba, która, tak jak powiedziałem, uczestniczyła w wypadku albo była świadkiem wypadku, powinna udzielić wszelkiej pomocy służbom ratowniczym i służbom informacyjnym, które chcą jakichś danych potem odnośnie tego wypadku. Takie są przykazania, ten dekalog narciarski i ja myślę, że jeżeli wszyscy będą się stosowali do tego dekalogu, do tych zaleceń, to na pewno urlop spędzany gdzieś na nartach będzie bezpieczniejszy i bez stresu.